Szanowni Państwo, określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości, druk 996, referuje Pani Dyrektor Woła. Bardzo proszę. Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo, chciałabym tutaj pokazać kilka slajdów, jeżeli chodzi o podatek od nieruchomości, jakie są propozycje, jakie założenia, z czego te założenia wynikają. Proszę Państwa, podobnie jak pozostałe podatki, projekt uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2013 wynika też i oparty na uchwale w sprawie przyjętej polityki podatkowej. Dla przypomnienia jest to uchwała z 6 lipca 2011 roku w sprawie przyjęcia polityki podatkowej. Jeżeli chodzi o założenia w polityce podatkowej w zakresie stawek podatku od nieruchomości, tutaj na tym slajdzie, może on jest mało czytelny, oczywiście jeżeli Państwo radni zechcą, ja przekażę też tą prezentację w całości, może na skrzynki, żeby nie drukować. Na tym slajdzie są tak zwane stawki podstawowe, czyli to są te stawki, można powiedzieć, najwyższe w uchwale Rady Miasta Krakowa. Tutaj jest relacja tych stawek do maksymalnych stawek ministra finansów i to, co założone zostało w polityce podatkowej. Jeżeli w roku 2011 w pierwszej części, to jest może mało czytelne, ale ta stawka podstawowa, wyjściowa, ta z 2011 od gruntu związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej była na poziomie 83,75%. W roku, na rok 2012 92%, na rok 2013 podniesienie tej stawki do poziomu 96%, po to, żeby docelowo w roku 2014 te stawki podstawowe, czyli które nie korzystają z żadnych preferencji, jakby najwyższe według uchwały, czyli docelowo w roku 2014 te stawki podstawowe mają osiągnąć 100% stawki maksymalnej. Inne pozostałe tutaj pozycje, w drugiej to są grunty pod jeziorami zajęte na zbiorniki wodne retencyjne. Ta stawka wyjściowa w 2011 roku to było 89,4%, w 2012 osiągnęła 95%, w 2013 jest propozycja podwyżki taka, bo ona osiągnęła 97%. Od gruntów pozostałych wyjściowa w 2011 była 56,10%, w 2012 78%, na 2013 propozycja jest, aby ta stawka osiągnęła 89%. Budynki mieszkalne w drugiej części, bo to jest taka najbardziej popularna, dotycząca największej liczby mieszkańców, dotycząca stawka. Tu wyjściowa stawka, ta zastana w roku 2011 83,58%, w 2012 ona osiągnęła poziom 92% stawki maksymalnej, na 2013 osiągnie 96% stawki maksymalnej. Wszystkie, proszę Państwa, żeby tutaj nie przedłużać, te stawki, te propozycje uwzględnione były w przyjętej polityce podatkowej. Kolejny slajd to są założenia polityki podatkowej w zakresie stawek preferencyjnych. Są obszary, dziedziny działalności, gdzie przyjęte zostało w polityce podatkowej, że one będą w pewien sposób preferowane poprzez niższe stawki. I takimi preferowanymi dziedzinami między innymi... Szanowni Państwo, ja bardzo bym prosiła o ciszę. Na kolejnych tam slajdach one zostaną konkretnie wymienione, ale między innymi jakie były
relacja tych stawek preferencyjnych do stawek podstawowych, czyli tych najwyższych w Krakowie wynikających z uchwały. Jeżeli chodzi o rzemiosła zanikające, to są rzemiosła wymienione w uchwale, odrębnej uchwale. W roku 2011 roku ta wyjściowa stawka stanowiła 86% stawki podstawowej, w 2012 była de facto obniżona na rok 2012, bo ta stawka stosownie do założeń polityki podatkowej ma być utrzymana do roku 2014 na poziomie 60% stawki tej podstawy. Szanowni Państwo, bardzo bym prosiła o ciszę. Pana skarbnika, tam fuaje do dyskusji. Bardzo proszę Państwa. Tak, inne tutaj te preferencyjne stawki to cukiernictwo, piekarnictwo, branża mięsna, która w 2011 roku stanowiła 45% stawki tej podstawowej docelowo, czyli na rok 2012, 13, 14 ta stawka ma być na poziomie 60%. Również branże betoniarstwo, kamieniarstwo, stolarstwo, tutaj 76% to była stawka zastana docelowo, czyli również i w projekcie uchwały, i w 2012 i 2014 roku ta stawka ma być na poziomie 80% tej stawki podstawowej. Kultura docelowo 60% i taka jest propozycja. Budowle sportowe to jest 10% stawki maksymalnej. Grunty, budynki sportowe to jest znowuż tutaj zastana stawka w roku 2011 to było 27%, 44% w 2012, 52% w roku 2013 i taka jest propozycja w projekcie uchwały do 60%. Dojdzie ta stawka w roku 2014. Służba zdrowia, tutaj mamy na poziomie, ta stawka ma być utrzymywana 50% stawki podstawowej. No i wreszcie obszary preferowane. Na razie są to tylko granice. Jeżeli będzie taka potrzeba, jeżeli zostaną rozszerzone, wskazane takie obszary, w których były stosowane preferencje, to tam stawki byłyby na poziomie 50% tych stawek podstawowych. Proszę Państwa, na kolejnym slajdzie mamy takie słupeczki, czyli porównanie stawek podstawowych w roku 2013. Przypomnę te stawki podstawowe, czyli te stawki najwyższe w projekcie uchwały, ich relacja do stawek maksymalnych, jak i stawek wynikających z polityki podstawowej. Oczywiście dla poszczególnych przedmiotów opodatkowania. Na po lewej stronie te maleńkie tam słupeczki to są grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, grunty pozostałe, budynki mieszkalne, te najwyższe słupeczki, bo tam są też no, najwyższe kwoty, to są dla budynków związanych z działalnością gospodarczą i od pozostałych budynków. I tutaj proszę Państwa, jeżeli chodzi o takie porównanie, jeżeli chodzi o grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, czyli po lewej stronie te takie niskie słupeczki, tam gdzie stawka maksymalna jest 0,88 zł, 84 grosze jest według polityki podatkowej w projekcie uchwały, zgodnie, analogicznie jak w polityce podatkowej też 84. Grunty pozostałe 45 groszy, to stawka maksymalna, czyli ministerialna, 40 groszy według polityki podatkowej, 40 groszy również w projekcie uchwały. Budynki mieszkalne 73 grosze, maksymalna 70 groszy według polityki podatkowej, również 70 groszy, to jest stawka wynikająca z projektu uchwały. Budynki związane z działalnością gospodarczą, to są te najwyższe słupeczki, maksymalna stawka 22 zł i 82 groszy, to jest ten niebieski taki najwyższy słupeczek, potem mamy według polityki 22 zł 14 groszy, 22 zł 13 groszy, to jest poza okrągleniem w dół w projekcie uchwały. Pozostałe budynki, to są te najpopularniejsze takie stawki, pozostałe budynki,
stawka maksymalna 7,66 według polityki 7,20, również 7,20 według projektu uchwały. Proszę Państwa, na kolejnym tutaj slajdzie mamy porównanie stawek preferencyjnych od gruntów, bo również grunty mamy tutaj pewne preferencje przy opodatkowaniu gruntów. Jak na poprzednim slajdzie, to jest, też jest tutaj porównanie, te maksymalne stawki ogłaszane przez ministra finansów, stawki podstawowe, czyli te bez preferencji w naszej uchwale według polityki i według projektu uchwały, bo tutaj jeszcze jeden kolejny słupeczek nam doszedł. I jak to się kształtuje? Od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej położonych na tych obszarach, tu na razie dotyczy to granic, stawka maksymalna jest 88 groszy, stawka podstawowa, czyli ta najwyższa, nie korzystająca z preferencji w naszej uchwale, to 84 grosze, według polityki podatkowej to jest 35 groszy, projekt uchwały też 35 groszy. Grunty zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wyrobów piekarniczych, cukierniczych, mięsnych, 88 groszy, stawka maksymalna, 84 to ta bez preferencji w naszej uchwale, 35 groszy w polityce podatkowej, 35 groszy w projekcie uchwały. Grunty zajęte na prowadzenie działalności w zakresie tej już preferowane, betoniarstwo, kamieniarstwo, stolarstwo, mechanika pojazdowa, 88 groszy maksymalna, 84 ta bez preferencji w stawka podstawowa w naszej uchwale, 70 groszy według polityki podatkowej i też 70 groszy według projektu uchwały. Grunty zajęte na prowadzenie działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu. Tu mamy też 88 groszy maksymalne, 84 to jest ta podstawowa z uchwały, 26 groszy według polityki podatkowej i też 26 groszy to jest stawka przyjęta w projekcie uchwały. Proszę Państwa, porównanie stawek preferencyjnych, tym razem w odniesieniu do budynków. Mamy na kolejnym slajdzie i tutaj proszę Państwa również, jeżeli chodzi o budynki, tu są wyższe stawki, jeżeli chodzi o działalność gospodarczą budynków lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej. Maksymalna ministerialna 22 zł 82 grosze, podstawowa, czyli ta nie korzystająca z żadnych preferencji w naszej uchwale, podstawowa, umownie 22 zł 13 groszy, według polityki podatkowej to jest 9,13 i według projektu uchwały 9,12. To są na tych obszarach granice. Budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wyrobów piekarniczych, cukierniczych, mięsnych. Też tutaj maksymalna 22,82, podstawowa 22,13, 9,13 w polityce podatkowej, 9,12 w projekcie uchwały. Działalność też preferowane stawki w zakresie betoniarstwa, kamieniarstwa, stolarstwa, mechaniki pojazdowej. Znowuż mamy 22,82 to jest maksymalna, 22,13 to jest podstawowa, czyli nie bez żadnych preferencji w uchwale, 18,26 według polityki podatkowej, 18,25 za okrąglenie w dół w projekcie uchwały. Rzemiosła zanikające, tutaj jeszcze większe preferencje, te maksymalne 22,82, 22,13 podstawowa, czyli ta nie korzysta bez żadnych preferencji w naszej uchwale, 11,41 według polityki podatkowej i 11,41 przyjęta w uchwale. Świadczenia zdrowotne, tutaj jest najniższa stawka 4,63, to jest stawka maksymalna ministerialna. No, podstawowej tutaj nawet trudno jest jakby porównywać taką stawkę, bo tej podstawowej tutaj nie mamy. Według polityki podatkowej dla świadczeń zdrowotnych to jest 1,85 i 1,85 również, jeżeli chodzi o projekt uchwały. Działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu, tutaj też są duże preferencje. Maksymalna mogłaby wynosić 22,82.
też wysoka, 22-13, bez żadnych preferencji, na skutek tego, że ta branża jest preferowana 6,85. W polityce podatkowej 6,84, jeżeli chodzi o projekt uchwały. Budynki związane z prowadzeniem żłobków i klubów dziecięcych też na skutek tutaj stosowanych preferencji. To jest nowa stawka, ponieważ zmieniły się w ubiegłym roku. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie przepisy w tym obszarze. Są nawet próbują porównać do tej, która by była w polityce podatkowej. W każdym razie maksymalna mogła być 22,82 albo ostateczności 22,13. Stosownie do, jako ta najwyższa u nas jest 1,85, czyli taka można powiedzieć symboliczna stawka. Proszę Państwa, tutaj kolejne slajdy, w zasadzie trzy kolejne slajdy, ten na następne, to jest lista branż z preferencyjnymi stawkami podatku od nieruchomości. Na tym slajdzie są akurat te branże, które są preferowane na skutek zapisów wynikających bezpośrednio z uchwały w sprawie wysokości stawek. Natomiast kolejne slajdy to są z kolei branże chronione i zanikające z preferencyjnymi stawkami. Tu jest odrębna uchwała Rady Miasta Krakowa. Ta uchwała była kilkakrotnie nowelizowana. Łącznie wszystkich, proszę Państwa, tych dziedzin działalności czy branż działalności, które są chronione poprzez stosowanie preferencyjnych stawek, jest 62 chyba, włącznie z tymi razy w uchwale, 48 z tej odrębnej uchwały, a reszta to jest z uchwały z stawkowej. Proszę Państwa, szacowane skutki finansowe obniżenia stawek z podstawowych do preferencyjnych, konkretnie już w roku 2013, według poszczególnych przedmiotów opodatkowania. Te takie leżące słupeczki, czy jak ktoś woli belki, tutaj są poszczególne przedmioty opodatkowania. Od góry, tak patrząc, to są grunty zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie produkcji wyrobów piekarniczych, cukierniczych i mięsnych. Przypomnę, ta stawka preferencyjna zapisana jest w uchwale w sprawie wysokości stawek. Gdyby przyszło te poszczególne leżące beleczki w cyfry tutaj ubierać konkretne kwoty ubytków, no to w przypadku tych gruntów w zakresie produkcji wyrobów piekarniczych, cukierniczych, mięsnych, skutki obniżenia tych stawek podstawowych wynoszą, oczywiście to są szacowane, 45 626 złotych. Największe pozycje, może tymi największymi się tutaj zajmiemy, to są największy ubytek, to jest w zakresie budynków lub ich części na zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie kultury fizycznej i sportu. Tutaj ten ubytek wyniesie 677 423. I wyżej taki słupeczek to dotyczy ubytków na skutek obniżenia tych stawek podstawowych do stawek preferencyjnych w obszarze budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie produkcji wyrobów piekarniczych, cukierniczych, mięsnych, to jest 601 166 zł. Łączna szacowana kwota ubytków na skutek obniżenia stawek do tych stawek preferencyjnych w 2013 roku to jest 2 504 327 zł. Tyle na skutek obniżenia stawek, zastosowania tych stawek preferencyjnych. Proszę Państwa, kolejny slajd, tu jest takie porównanie kwoty dochodów utrzymanych i utraconych w latach 2000-2011. Może ja tutaj dla przybliżenia tylko podam kilka kwot. Począwszy od roku 2008. W roku 2008
zrealizowali dochody z tytułu podatku od nieruchomości otrzymano łączną kwotę 324 257 315 zł. Na skutek obniżenia stawek podatku wtedy utracono dochody w kwocie 14 161 760 zł na skutek zastosowania indywidualnych ulg w postaci umorzenia. Ubytek wyniósł 3 491 902 zł. Gdyby tak na te słupeczki, jeżeli może tam nawet, jeżeli pani dyrektor, ja najmocniej przepraszam, ale muszę to powiedzieć. Wiele, czy pani ma świadomość, że my w ogóle nic nie widzimy w tej sprawie słupka. Znaczy ta prezentacja jest po prostu bardzo niedobrze zrobiona, z wielką sympatią i szacunkiem. Po prostu my nic nie widzimy. Albo one są źle zrobione, albo to jest to, bo ja nie wiem, patrzymy na rzeczy, nie wiem, czy państwo widzicie cokolwiek. W związku z tym ja myślę, że to po prostu to w kosie... One będą w papierze, w związku z tym, nie wiem, czy jest sens omawiać każdy sklep, to jest nieczytelny, tak czy inaczej. Ja się bardzo staram, nie wiem, czy jest lepiej. To znaczy, akurat w przypadku tego slajdu wyjaśnię, te intensywnie niebieskie kolory to są dochody otrzymane, jasno niebieski kolor tutaj to są dochody utracone na skutek obniżenia stawek, ciemne, takie bordowe kolory to są efekt zastosowania indywidualnych. Natomiast tutaj dlatego posługuję się tutaj konkretnymi kwotami, dla omawiania nie widzimy tych kwot, skąd proszę Państwa, to może jeszcze jeden z takich slajdów. Zwolnienia uchwałowe 911 tysięcy,
na skutek obniżenia stawek 54 442 000. I może... Wierzymy Pani na słowo. Tak. Skutki obniżenia stawek dotychczasowej polityki z prognozą do roku 2014. Proszę Państwa, na tym slajdzie widać jakby efekty polityki podatkowej. Tutaj jest od początku 2000 roku i ubytek dochodów na skutek obniżenia tych stawek w latach 2000 do w zasadzie 2008 roku utrzymywał się na takim poziomie, to było w granicach 2008 roku, to jest ten ostatni rok, to było w granicach 12-14 milionów. Istotny skok mamy w roku 2009, gdzie ten ubytek dochodów w porównaniu rok 2008 do 2009 to już o 24 889 000. W 2010 roku ten ubytek dochodów był już 35 313 000. I widzimy, w 2012 roku już mniej i szacujemy, że w roku 2012 ten ubytek dochodów do końca roku to będzie 29 585 841 zł. W roku 2013, jeżeli Państwo przyjmiecie projekt uchwały, już schodzimy z tą polityką podatkową, gdzie ten szacowany ubytek dochodów na skutek obniżenia stawek byłby niższy 16 600 000 w całym okrągleniu i po to, żeby jeżeli będą przyjmowane uchwała założenia wynikające z przyjętej polityki podatkowej, to w roku 2014 prognozowany ubytek dochodów to 3 miliony. Proszę Państwa, tyle. Przepraszam oczywiście, że nie przesłałam wcześniej tych slajdów, bo by się lepiej tutaj na pewno byście Państwo mogli to analizować. Natomiast powiem tak, sam projekt uchwały został zgłoszony do prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, także tutaj w tym obszarze nie ma zastrzeżeń od prezesa UOKiK-u. Był również opiniowany z centralami związków zawodowych, bo tak wynika tutaj z przyjętych porozumień, czyli i do Zarządu Solidarności, i do jeszcze do związków zawodowych też był wysyłany. I jeszcze nie mam opinii przynajmniej, ale na następną sesję, no nie wpłynęła jeszcze opinia, przesłane zostały do. Bardzo dziękuję. Pani Dyrektor, czy ja bym mogła w imieniu swoim prosić, bo to jest masę pracy włączonej, to, żeby przesłać na wcześniej przed sesją. Bardzo bym prosiła, bo to na pewno jest ciekawy materiał, którego ja osobiście dojrzałam 0,5%. Znaczy te największe litery. Nie wiem, jak tam z Państwem na reunię. I za bardzo to czekamy Pani. Prosiłabym o przesyłanie wcześniej, bo to jest masę analiz, które można byłoby przydałoby nam się. Szanowni Państwo, jest pozytywna opinia Komisji Budżetowej. Czy są inne opinie Komisji? Nie widzę. Stanowisko Klubu Rady. Czy Pan będzie prezentował stanowisko Klubu Rady? Bardzo proszę. Stanowisko Klubu Radnych PiS Rady Miasta Krakowa, druk 996 w sprawie określenia wysokości podatku od nieruchomości. Klub Radnych PiS jest przeciwko przerzucaniu kosztów wspólnej polityki finansowej prezydenta miasta i klubów koalicyjnych w Radzie Miasta Krakowa, klubu Platformy Obywatelskiej Przyjaznego Krakowa na mieszkańców miasta. Podniesienie stawek podatku od nieruchomości doprowadzi do dalszego zadłużenia mieszkańców i stanie się też przyczyną opuszczenia Krakowa przez firmy. Dlatego też klub radnych PiS głosować będzie przeciwko propozycji prezydenta miasta Krakowa. Dziękuję. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję. Czy ktoś jeszcze z Państwa jest w stanie dotrzeć do szkoły pirackiej? Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, wczoraj doszło do podpisania porozumienia prezydentem Jackiem Majchrowskim a posłem Platformy Obywatelskiej. I gdyby zapytać, jaki jest efekt tego politycznego porozumienia dla mieszkańców Krakowa, można by stwierdzić, panie Wojtowicz, można by stwierdzić, że jest taki, że wystąpi drenaż kieszeni mieszkańców Krakowa, gdyż efektem tego porozumienia jest wzrost opłat podatków, czego to jest oczywiście ogólne stwierdzenie, bo mamy kilka uchwał. Każda z nich dotyczy podwyżek podatków. Także taki jest efekt tego wczorajszego porozumienia do przeciętnego zadacza chorego mieszkańca Krakowa. Drenaż jego kieszeni. I proszę mi nie mówić, że to Państwo życie odpowiedzialne, zarządzanie miasta i tak dalej, to wszystko do dobrego mieszkańca. No bo do dobrego mieszkańca nie jest to, żeby drenować ich kieszenie, bo sztuką jest podnosić podatki, które jest najważniejszy sposób i każdy, przepraszam, to potrafi zrobić. Sztuką jest tak zarządzać również finansami miasta, by one jak najmniej te podwyżki, czy ewentualnie jakiekolwiek zmiany, by one jak najmniej dolegliwe dla mieszkańców Krakowa. To jest sztuka. Bo każdy może pójść na skróty po najmniejszym linii oporu, podnieść podatkę, jednocześnie odbudować to pewną propagandą, że to się robi dobrze dla dobra wszystkich mieszkańców Krakowa. Tym w ich kieszeni. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pan Kośmita. Ale wyświetliło mi się to trochę jak się patrzę. Przepraszam. Proszę Państwa, podobno są dwie rzeczy pewne na świecie. Śmierć i podatki. Podatki mają to do siebie, że obowiązują wszystkich i są od tego, żeby wspólnie dokładać się do kieszeni. Podatki nieruchomości dotyczą zarówno osób fizycznych, jak i podmiotów gospodarczych. Jeśli dwie osoby fizyczne, z tego co pamiętam, podwyższamy o 7, czy propozycje jest podwyższenie o 7 groszy, co oznacza, ja mam mieszkanie 230 metrów kwadratowych, oznacza to 15 zł, może 16 zł rocznie dodatkowo, to oznacza złoty 20 miesięcznie. Dla kogoś, kto ma mieszkanie 200-metrowe, dla kogoś, kto ma mieszkanie 50-metrowe, oznacza to wzrost o 3,5 zł rocznie, czyli około 30 groszy miesięcznie. W ten sposób drenujemy kieszenie mieszkańców Krakowa o 3,50 zł. A z drugiej strony oznacza to kilkanaście milionów wzrostu. Jeśli chodzi o podmioty gospodarcze, ten wzrost oczywiście jest większy. Tylko też mam tutaj przykład, gdzie ktoś z mojej rodziny jest współwłaścicielem 6-7 tysięcy metrów kwadratowych i zapłaci prawie 10 tysięcy złotych podatku więcej. Rocznie, to oznacza 800 złotych miesięcznie, gdzie z 10 tysięcy złotych, gdzie z czynsz tego jest mniej więcej 20 do 30 złotych miesięcznie z metra kwadratowego. Więc proszę Państwa, są rzeczy, które wpływają w sposób istotny na poziom życia mieszkańców, na atrakcyjność danego terenu. Są rzeczy, które no niestety są jakąś daniną do dobra wspólnego. Przez wiele lat w Krakowie mieliśmy podatki od nieruchomości na najniższym poziomie. Mieliśmy je, ponieważ uważaliśmy, że w ten sposób zwiększamy atrakcyjność inwestycyjną. Ale proszę Państwa, jeżeli to jest na 1000 metrów kwadratowych, to on dla różnicy 1500 rocznie, czyli 90 zł miesięcznie, nie będzie opuszczał danego miejsca. Mówiliśmy, że w ten sposób przyciągniemy inwestorów. Otóż są gminy, które mają wokół Krakowa mają najwyższe podatki, na przykład Niepołomice, które są o wiele bardziej przyciągające inwestorów, ponieważ dają najwyższe podatki, ale dzięki temu budują infrastrukturę, która jest o wiele bardziej ważna dla przedsiębiorców. Sam jestem przedsiębiorcą, mam do czynienia z paroma setkami przedsiębiorców i wiem, że niestety, to też powoduje zmianę mojego patrzenia, ale podatek od nieruchomości nie jest istotny czynnikiem decydowania o tym, gdzie się prowadzi działalność gospodarcza. Coraz bardziej natomiast jest to użytkowanie wieczyste. Użytkowanie wieczyste, które zupełnie inny jest tego mechanizm. To jest mechanizm wyceny wartości aktualnej i liczenia tego procenta, czy dwóch, czy trzech rocznie, w zależności jak to jest pisane w umowie.
I tu rzeczywiście jest problem, ponieważ część przedsiębiorców w sposób skokowy ma podwyższane to użytkowanie wieczyste. Ale to jest zupełnie inny problem, na którego my jako samorządowcy wpływu kompletnie nie mamy. Także oczywiście można tutaj mówić o demagogicznie, że przedsiębiorcy odejdą, ale jaki przedsiębiorca odejdzie na różnicę 1000 zł? No nie wiem, chyba Państwo biznesu nie prowadzić. Rocznie. Mając, to musi mieć 800 metrów kwadratowych powierzchni. 800 metrów kwadratowych to on ma setki tysięcy obrotów, jak nie miliona. Więc proszę Państwa, na to trzeba patrzeć naprawdę w sposób wyważony. Ekonomicznie i społecznie. Społecznie te zmiany są stosunkowo niewielkie. Te 7 groszy, no to naprawdę, no to ile metrów kwadratowych trzeba było mieć, żeby to było znaczące rocznie. Społecznie, w sensie biznes, prowadzenia biznesu, to też trzeba patrzeć, jaki to rzeczywiście ma wpływ. My wprowadziliśmy też, myślę, że ten pani dyrektor może za słabo mówiła, dość istotne ulgi w Krakowie. Kraków jest miastem, w którym ulgi różnego typu mają największy wpływ na średnio pozyskiwany podatek. Z tego co pamiętam, mamy w Krakowie 10% jakby przez to niższy podatek, że mamy ulgi. Te ulgi mają znaczenie, bo one na przykład cytują inwestycje w miejscach, które są mało atrakcyjne. I w ten sposób podnosiliśmy jakość pewnego obszaru. Także proszę Państwa, są rzeczy, w których wpływ na kieszeń obywatela, mieszkańca, czy na kieszeń przedsiębiorcy jest bardzo istotny i są rzeczy, które stosunkowo mniej istotne mają. Akurat podatek od nieruchomości do takich należy. I to myślę, no, trzeba liczyć po prostu, szczególnie, że podatki są po to, żeby liczyć. My nie podwyższaliśmy podatku przez dłuższy czas, a wiecie Państwo wszyscy doskonale, że co roku podatek jest siłą rzeczy podwyższany. Bo się zmienia zarządzeniem ministra finansów, szanowni Państwo, zakażony. W związku z tym i tak musimy to dostosowywać. Moim zdaniem nie ma co szukać tutaj cudów, tylko trzeba szukać pieniędzy do wspólnej kasy. Ten podatek akurat ma znaczenie stosunkowo najmniejsze, jeśli chodzi o mieszkańców i jeśli chodzi o przedsiębiorców. Dziękuję bardzo. Pan Tęczyn. Szanowni Państwo. Będę chciał proponować, żeby przy okazji właśnie podejmowania uchwały o podatku od nieruchomości rozważyć możliwość wsparcia, czyli pól dla przedsiębiorstw, które inwestują w innowacje i w badania i rozwój. Chciałbym zacząć od tego, że zarówno w naszym mieście, jak i w naszym kraju bardzo słabo działają właściwie w ogóle na mechanizm wsparcia dla tego typu przedsiębiorczości. Tutaj przy tym podatku od nieruchomości mamy pewne mechanizmy wsparcia dla piekarzy, cukierników, kamieniarzy, blacharzy i tak dalej. Mamy też dla tych grup zawodowych mechanizmy wsparcia poprzez inne instrumenty, jak politykę czynszową. I tego nie notuję. To jest bardzo dobrze. Tylko czasem jest zadać sprawę, jaki jest rezultat takiego wsparcia. Mianowicie w mieście zawsze będzie mieć jakąś sprzedaż pieczywa, bo ona jest proporcjonalna do populacji. W mieście zawsze będzie mieć jakąś sprzedaż nagrobków, bo ona też jest proporcjonalna do liczby zgonów rocznie. I to zawsze będzie mniej więcej podobna liczba miejsc pracy w tych obszarach, podobna sprzedaż produktów czy usług. Wobec tego tutaj nie osiągniemy na ogół wyższego wzrostu gospodarczego. Oczywiście zamożniejsze i bardziej się mogą wleczyć Krakowianie, którzy mogą kupować droższe, bardziej wyszukane pieczywo, czy też budować sobie droższe, prawda, prawice nagrobkowe, ale sprzedaż będzie zawsze podobna, bo to są usługi, które zawsze, prawda, będą mieć określony wolumen sprzedaży produktów i usług. I przez te instrumenty wsparcia, które tutaj tworzymy, które nie neguje, my tak naprawdę nie działamy na rzecz wzrostu gospodarczego, tylko na rzecz ochrony pewnej struktury. Żeby, prawda, zachować strukturę małych firm, żebyśmy nie mieli trzech mega piekarni w Krakowie, jednego zakładu, prawda, który obsługuje wszystkie
cmentarze i tak dalej. Także chodzi tu o zachowanie pewnej struktury tradycyjnego, rodzinnego rzemiosła. Szanowni Państwo, kapelę 2 złote. Przepraszam. Także przez tego rodzaju politykę ulg i wsparcia bardzo proszę. Bardzo pana przepraszam. Bardzo proszę pan pomóc. Okej. Tego rodzaju nasza polityka ulg i wsparcia zachowuje pewną strukturę. Nie neguję tej polityki. Ona jest potrzebna. Ale wzrost gospodarczy można osiągnąć, jeżeli macie przedsiębiorstwa innowacyjne, oparte właśnie na nowych pomysłach, które biorą się sprawodawczo-rozwojowych. Otóż takie przedsiębiorstwa mają zdolność tworzenia nowych produktów, nowych usług, działalności nastawionej na eksport, na ekspansję itd., itd. I takich mechanizmów nam brakuje, zarówno w Krakowie, jak i w Polsce. Podam parę przykładów, jak to działa na świecie, bo wszędzie, właśnie przede wszystkim instrumenty są nastawione na promowanie tego typu przedsiębiorczości. Otóż w Wielkiej Brytanii są ulgi podatkowe dla określonych branż, które są uznane za innowacyjne. We Francji dla firm, które są z określonych branż i mają produkcję, prawda, na terenie. Proszę konkluzję, na terenie gminy. Ja tutaj mówię głównie o wsparciu samorządów. W Kanadzie, aby móc skorzystać z określonych ulg, trzeba mieć budżet produkcji nie mniejszy niż $1 milion i 50% wynagrodzeń wypłacanych dla pracowników, którzy są zarejestrowani na szeregowanie na terenie gminy. W Stanach Zjednoczonych, na przykład ostatni przykład z Teksasu, firma, która chce skorzystać z ulgi, musi mieć wydać, prawda, na badanie i rozwój czy innowacje co najmniej $100,000, 60% produkcji musi odbyć się w Teksasie i 70% zatrudnionych pracowników musi być zameldowanych na terenie stanu. I w tym kontekście chciałbym, żebyście Państwo rozważyli instrument, który został stworzony 5 lat temu, o którym mówił Pan Pomocnik Opański, mianowicie pomóc dla takich przedsiębiorców, prawda, w ramach pomocy de minimis. Mianowicie tam po pierwsze zostało założone, że pomoc jest tylko dla mikroprzedsiębiorców. Po drugie, że ci mikroprzedsiębiorcy muszą odnieść sukces. Jeżeli nie, to pomoc może być zwracana. No to jedno i drugie jest sprzecznością z instrumentami, które są stosowane na świecie. Po pierwsze, dlaczego tylko dla mikroprzedsiębiorców? Po drugie, działalność tego typu jest związana z ogromnym ryzykiem. Tam, gdzie to najlepiej funkcjonuje, w Stanach Zjednoczonych, w Dolinie Krzemowej, 4 czy 6% firm odnosi sukces, 96 czy 94% pada, bo to jest bardzo ryzykowna działalność. Dlatego nie można zakładać takich instrumentów, że prawda, pomożemy, jeżeli będzie miał sukces. Bo to jest jak pomoc w kupowaniu losu. Wobec tego to musi być pomoc bezwzględna, bo jest ogromne ryzyko, że z tego nic nie wyjdzie. Jaki jest rezultat tej uchwały, która była podjęta 5 lat temu? Znaczy według tego, co dowiedziałem się od pani dyrektor, 0 przedsiębiorców skorzystało. Pan pełnomocnik Pański mówił, że mało. Nie mało, tylko 0. Po prostu to w ogóle nie trafiony instrument. Konkludując, chciałbym, żeby w ogóle zbudowany system, natomiast w przypadku tego instrumentu, który nie jest najważniejszy, akurat dla tego typu przedsiębiorców, ale wydaje mi się, że ileś firm może z tego skorzystać i warto to rozważyć. Są dwie możliwości. Albo zdefiniujemy przedsiębiorstwa innowacyjne, badawczo-rozwojowe, to jest pierwsza możliwość. Druga, wskażemy konkretne branże,
które będziemy chcieli objąć taką pomocą. Nie wiem, czy to się uda, bo to jest bardzo trudne zadanie, a też nie chciałbym, żebyśmy powtórzyli to w 5 lat. Do tego mam pytanie na koniec do pani dyrektor, czy gdyby się okazało, że nie jesteśmy w stanie przygotować takiego rozwiązania w terminie, do którego będzie możliwość składania poprawek, czy też autopoprawki, czy takie rozwiązanie można wprowadzić w trakcie roku później? Dziękuję. Pani radny, stawia pan mnie w trudnej sytuacji, ponieważ inni będą oczekiwali też tego typu czasu przydzielonego. Chciałam powiedzieć, ponieważ ja się zapisałam następna do głosu, chciałam powiedzieć, że sprawę de minimis, i tutaj mówię do pana Węgrzyna, ale widzę tył pana Sonika. Pani Sonik, bardzo się proszę. To a propos chciałam powiedzieć do pana Węgrzyna, że jeśli chodzi o sprawę de minimis, to przygotowywałam to ja z panem bodajże Kośmigerem. Przygotowywaliśmy taki projekt uchwały i chcę powiedzieć, dlatego tak się stało i tak ona została sformułowana, ponieważ były pewne wymagania, które dopuszczały tego typu rozwiązania. Także nie mogliśmy to zrobić, tą pomoc sformułować w inny sposób, ponieważ były to ograniczone wymagania. To jest jedna sprawa. I druga, szanowni państwo, chciałam powiedzieć, a propos podatków. Każdy podatek jest bolesny dla człowieka, zwłaszcza takiego, który ma poglądy zbliżone do moich. Ale chcę państwu powiedzieć, że jeżeli z drugiej strony, to zwracam się do tego klasku, który był na górze i do kolegów moich z PiS-u. Szanowni państwo, miasto działa na tej zasadzie, że wydaje i skądś ma pieniądze po to, żeby móc wydać. W związku z tym, jeżeli będziemy domagali się coraz większej, zbudowanej pomocy dla przedszkoli, samotnych, bezdomnych i tak dalej, to te pieniądze musimy mieć z czegoś. I niestety to coś, to są podatki, które w jakiś sposób budują funkcjonowanie miasta. W związku z tym albo będziemy za taką opcją, że miasto minimalnie pomaga i minimalnie ściąga podatki, albo będziemy za taką opcją, która jest bliska właśnie tym, którzy tak entuzjastycznie reagują. To znaczy, że wymagamy bardzo dużego wsparcia od miasta w różnych branżach, ale nie chcemy mieć podatków. A to się nie da, ponieważ to manią z nieba, to jest różnie. Bardzo dziękuję. Kto następny? Proszę mi podpowiedzieć, bo ktoś tam jeszcze był. Pan Stanisław Rakwa, bardzo proszę. Przewodnicząca, oczywiście każdy mądry gospodarz wydaje pieniądze, które ma, ale jeżeli jest dyskusja, czy ma powstać muzeum za 33 milionów, to chyba mamy prawo powiedzieć, że przepraszam, lepiej tam się w nim zaoszczędzimy pieniądze, a dopiero ewentualnie zastanówmy się, czy mamy podnosić podatki. To po pierwsze. Po drugie, nie ma pana przewodniczącego Schmidera, ale w jakim ogromie przedsiębiorców przebywa, bo ja się zgadzam, że i w pełni popieram przedsiębiorstwa innowacyjne i chwała im, ale my teraz nie mówimy o tych przedsiębiorstwach, bo to są duże korporacje i one sobie poradzą. My mówimy teraz o drobnych, rodzinnych przedsiębiorcach, których pan wymienił, ja nie będę wymieniał, bo jest, nie tylko są dwie, ale jest wiele takich branż i oni po prostu, krótko mówiąc, mają problemy ogromne finansowe. I tutaj mówimy to, co kolega tutaj powiedział wcześniej, Gilarski, że jest sprawa nie jednego podatku, tylko my idziemy całym frontem obciążającym po prostu w przypadku przedsiębiorców jakby w różnych płaszczyznach. Stąd jest to obciążenie większe niż konkretnie, gdy mówimy o jednym podatku. I powiem teraz, pan przewodniczący powiedział, że co to jest dla przedsiębiorcy 1000 zł. No Państwa, ja znam firmy, duże, poważne firmy, które żeby uniknąć podatku od nieruchomości nie stawiają teraz budynków w wiatr, tylko stawiają namioty. I namioty w namiotach mają magazyny, sprzęt i tak dalej. Chcą uniknąć po prostu podatku, czyli jeżeli takie duże firmy po prostu organizują magazyny w namiotach, to coś jest na rzeczy. Czyli krótko mówiąc, te podatki po prostu są wysokie. Ja nie mówię konkretnie o podatku, tylko mówię szeroko. Reasumując, to co powiedział pan Okoński, ja jestem tego przekonany, naszym obowiązkiem w mieście Krakowie jest chronić mały przemysł, polski przemysł, rodzinny przemysł i w tym kierunku powinniśmy iść. Co nie znaczy, czy należy również promować przemysł innowacyjny, ale to są już inne reguły, inne zasady, inny temat. Dziękuję. Proszę o odpowiedź, kto z państwa, pan bardzo proszę. Nie, chodźcie, kłania. Idziemy. Panie Przewodniczący, Państwo, za dużo oklasku, bo wystąpione w tym, co mamy tutaj z
straszyło, więc razem przejdę szybko do pytania. Panie dyrektor, dzisiejszy klasyk, to klasyk dzisiejszego dnia, pan Tomasz Gałkoński, poza wieloma rzeczami, którymi tutaj wygłosił w Równicy, między innymi o parku kulturowym, o planach miejscowych, o studium, o wizerunku, taki szkoł, który mówił o Manicawa, który on robi na co dzień, w ramach sobie pewnych związków. Wymienił między innymi, że 28 tysięcy osób, które pracuje w branży remonty samochodów, naprawy i inne tego typu obsługi około samochodowe, tak powiem. A pytam to dlatego, że samochody, że zakłady remontujące samochody, te wszystkie warsztaty samochodowe są chronione w grupie branż chronionych, tam dlatego mi udane. Ale jeżeli ta branża zatrudnia najwięcej osób w Krakowie, no to jak ona jest niszowa? Bo to z kim mówił, że tam pracuje 28 tysięcy osób, a zwróciło to moją uwagę, ponieważ jak pani była u nas na klubie z tą prezentacją, to ja o to pytałem. Ja ostatnio przybiałem po raz pierwszy w życiu do prywatnego samochodu badania techniczne i zapłaciłem sługę za nie. A one trwały 15 minut. Facet badał samochód kompletnym sprzętem Boscha, który go nie kosztował ładnie kilkaset tysięcy złotych i on nie wyglądał na biednego przedsiębiorcę, który był koniec końca jest z niszowej branży. Jeżeli oni zatrudniają 28 tysięcy osób, a my im dajemy ulgi w podatkach, no to coś jest w tych halach. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan Pietrus. Panie Przewodniczący, ja chciałem po pierwsze sprostować, bo tutaj jest taka sugestia dla pana przewodniczącego, że skoro ustawowo zmniejsza się podatek od nieruchomości, to automatycznie Rada powinna też zwiększyć podatek od nieruchomości, co jest oczywiście nieprawdą. To Rada decyduje, czy zwiększa, czy nie zwiększa, czy utrzymuje podatek od nieruchomości. Więc do czego to nas nie zobligowuje. To jest po pierwsze. Po drugie, chciałbym też przypomnieć, do tego tutaj przewodnicy pan Stanisław Raka mówił, że a pani przewodnicząca mówiła również, że skoro musimy wydawać pieniądze na przedszkola i inne rzeczy, to musimy podnieść podatki. To jest też nieprawda. Prawdą jest, że mamy pewną pulę pieniędzy w budżecie i trzeba ją gospodarnie rozdysponować. I to jest prawda. A nie, że musimy, mamy przymus podwyższania podatków. I trzecia sprawa, która wprost nie dotyczy podatku od nieruchomości, ale dotyczy jakby dbania o finanse miasta. Oczywiście również włoskich, którzy tutaj prowadzą tak zwany biznes. Proszę zwrócić uwagę, że element, który jeszcze jest pewnym dowodem miasta, to jest opłata o wieczystej dzierżawy. Jest to wprost opłata, która wynika z własności gminy i z obsługi nieruchomości, która należy do Skarbu Państwa. 12 czerwca to i jak to się dzieje? Oczywiście, nie pod, tak jak tutaj pan przewodniczący powiedział, podatki obejmują wszystkich. Wszyscy, jeżeli są jakimś tam, mają przeznaczenie terenu, to płacą wszyscy. Natomiast jeżeli opłatę wieczystej dzierżawy, nie płacą wszyscy tego, co być może powinni płacić. Jest to pewne uznaniowe, ja bym to nazwał pewne uznaniowe, może to nie jest tak, ale pewni przedsiębiorcy płacą 1000% podwyżki, a niektórzy nie płacą. Czyli jeżeli dbamy o finanse miasta, tak naprawdę wszyscy powinni w jednym prawie momencie mieć urealnione stawki za tą opłatę. Bo jeżeli tak się nie dzieje, to wydaje mi się, że dzieją się dziwne rzeczy i my też cierpimy jako budżet miasta, ponieważ te pieniądze nie wpływają, a być może te stawki powinny być niższe. Nie 1000% wzrost, tylko no mniej. To tak woli dbanie o budżet miasta. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jest to mam pytanie, które spowodowane było dwiema wypowiedziami moich kolegów. Mianowicie, co trzeba było zrobić, w jaki sposób zasłużyć, żeby się znaleźć na tej liście preferowanych zawodów, jeśli chodzi o sprawę podatku? To pani dyrektor pytanie, czy coś trzeba było zrobić? To było to. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa jeszcze? Nie ma dyskusji. Pani dyrektor, czy pani dyrektor ma potrzebę ustosunkowania się do tych pytań?
nie za bardzo trybem poprawki do projektu tej uchwały, czy autopoprawki. No, zda się tą sprawę, sprawa jest zbyt trudna, żeby na kolanie coś robić. Można się zastanawiać, ale to jest bardzo trudne. Poza tym wzrostek przedsiębiorstw takich innowacyjnych to są przedsiębiorstwa, które po prostu nie posiadają swoich nieruchomości. To są firmy, które, czy zespoły ludzi, którzy nie działają w swoich nieruchomościach. Tam jest trudno, nawet po mojej takiej wstępnej, bo rozmawialiśmy przecież parę dni temu, także tyle, co zdążyłam się zorientować. To jest jakby uboczna działalność do działalności podstawowej. Jeżeli jest duża firma, ma zespół pracowników, którzy poza tą podstawową produkcję, tu nie chcę konkretnych podmiotów jakby ujawniać, świadomie celowe, które można by tutaj wymienić, też byłby jakby problem z wydzieleniem z tej działalności podstawowej właśnie tej działalności innowacyjnej. Nie mówię, że to nie jest możliwe, ale na pewno nie trybem poprawki do uchwały w tak krótkim terminie. Natomiast to ogólna zasada, że jeżeli chodzi o ewentualne preferencje, wprowadzanie czy ulg, to jest to możliwe w trakcie roku, nie tutaj przesądzając o niczym. Natomiast jeżeli chodzi o te wszelkie tutaj preferencje, obniżki stawek, to Państwo zarówno w uchwale stawkowej, to są preferencje, które powielają się od lat, to jest również uchwała o tych branżach chronionych, która kilkakrotnie już była wznawiana, dopisywane były kolejne branże, które Państwo uważacie, że zasługują na wsparcie w postaci niższych stawek. Tutaj jeszcze Pan Radny Skarbowy, jeżeli chodzi o, bo ile dobrze zrozumiałam, Pan chodzi o przegląd, ale nie, przepraszam, jeżeli chodzi o preferencje, to jest mechanika pojazdowa, blacharstwo pojazdowe, lakiernictwo pojazdowe, także to jest mechanika pojazdowa, pewnie tak, ale to jest... Była. Tak, była. Szanowni Państwo, czy ktoś jeszcze odczuwa potrzebę? Ja bardzo proszę bardzo na to. Ja powróciłem do sprawy Muzeum PRL-u, ja nie chcę zajmować się w ogóle nazwą, ja tylko chciałem powiedzieć jako inwestycja, że po prostu, że ona jakby jest, z konieczności muszą być na to pieniądze i w tym znaczeniu powiedziałem, że jeżeli ktoś rozważa sprawę tej inwestycji, czy każdej innej i to znaczenie określonej kwoty pieniędzy, to ma prawo powiedzieć, że podatki są za duże. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Czy ktoś jeszcze z Państwa? Bardzo proszę Pan Jerzyka. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, ja chciałbym zwrócić uwagę, że na liście branż chronionych i wspieranych przez Radę Miasta Krakowa znajduje się 160 firm, według wydarzeń, które niedawno otrzymaliśmy, co stanowi w stosunku 118 tysięcy wszystkich działających firm w Krakowie minimalną część, czyli to można w ułamkach procenta liczyć. To jest jedna informacja, którą warto uzupełnić z tego wszystkiego. A druga sprawa, to chciałem powiedzieć również, że uchwale dotyczącej branż chronionych i zamykającej z 2009 roku, wtedy się znalazło na niej 38 zawodów, podjęliśmy temat dotyczący branż, które rzeczywiście zamykają. A to, co mówił mój kolega klubowy Grzegorz Stalowy, dotyczy tak zwanych rzemiosł przestrzennych, to znaczy są niektóre firmy, które potrzebują na produkcję terenów składowych. I na przykład teren składowy to jest taki, że piekarz, żeby piec pieczywo, musi gdzieś te worki z mąką złożyć. W związku z tym nie jest tak, że on w tym miejscu, gdzie składuje tą mąkę, wykorzystuje ten teren tak samo, jak tam, gdzie się produkuje i piecze. W związku z tym nie można opodatkować ten teren, tak zwany przestrzenny,
tak samo jak tam, gdzie się produkuje. Magazyn nie może być tak samo jak ślusarz musi gdzieś mieć rury złożyć, 100 razy musi mieć deski złożyć i tak dalej, jeżeli chodzi o tę branżę. Ponieważ dawno żeśmy na ten temat nie mówili, pozwoliłem sobie tych kilka lat. Dziękuję bardzo. A jeżeli jest ruch udostępnik, to rzeczywiście Komisja do spraw innowacji, to jest nowa komisja, która powstała w tej Radzie Miasta Krakowa, ona uzupełnia te nasze myślenie, które żeśmy tutaj wprowadzili w tamtej kadencji dotyczących wspierania niektórych branż. Tutaj chciałem też jeszcze tylko powiedzieć, że piekarze mają rzeczywiście 50% ulgi w podatku od nieruchomości, pewnie z tego tytułu, o którym mówiłem, ale już na przykład betoniarze mają tylko 20% tej ulgi w podatku od nieruchomości, czyli to nie jest tak, że my tworząc tam to prawo, tak żeśmy wszystkim prawda rozdawali, tylko mieliśmy na uwadze pewne branże i pewną specyfikę. I chciałem jeszcze tylko do tego dopowiedzieć, że wydaje się, że rzeczywiście te innowacje, które są uzupełnieniem tego naszego myślenia z tamtej kadencji, wymagałyby też pochylenia się i rzeczywiście stworzenia odrębnej uchwały, która by była wtedy dopełnieniem tego myślenia dotyczącego branż chronionych i zanikających o kierunek pójścia w przód, czyli o rozwój i o innowacje. I działanie na stworzenie tej komisji było rzeczywiście tym pierwszym krokiem, a uchwała powinna być następnym krokiem. Oczywiście nie może powstać bez współpracy, bo przy tamtych uchwałach pracowały różne wydziały ZBK, i Wydział Skarbu, i Wydział Podatków i Opłat. To się tak dzieje, że to rzeczywiście trudno jest na jednym posiedzeniu takiej sprawy załatwić. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, stwierdzam, że Rada odbyła pierwsze czytanie o projektu. Wprowadzam termin na opozytorium na dzień 13 listopada godzina 15. Dostateczny termin zgłoszenia poprawek na dzień 15 listopada godzina 15.